Witam, tu Barrelson. Destiny 4. Kurwa, kurwa! Będę tworzył moją bazar ekipę, która już nie nagrywa. Oprócz Iwana, który ostatnio coś nagrał i powiedział, że o, może się wezmę z nagrywania. Mówię, z dupy. I nie wiem, czy coś jeszcze nagra, ale nagrał jeden odcinek, gdzie wystąpiłem gościnnie wraz z Łysym. Bo Cika jest kobietą i jest w kuchni. Będziecie mieli, teraz karta się wam powinna wyświetlić. No i w opisie też pewnie dam. I bez zbędnego tego ociągania się zaczniemy sobie. Kurwa, nie to chyba. Nowa gra, więc tak. Nie potrzebuję samouczka. Dobra, więc tak. Dodali do Simsów takie coś jak właśnie, jakby oni zadają różne pytania i z tych pytań układają nam postać i charakter. No my jakby tego nie zrobimy, bo to by musiał być tutaj Fifi, ale Fifi go nie ma, więc tak, najpierw zrobimy z niego chłopa. Nie pamiętam, jak to się robi, chwila. O, tu jest, dobra. O, kurwa. Ale ziomuś. Dobra. Dobra, ja muszę sobie przypomnieć, jak to się... Tu jest głos. Dobra, jaki Piotr ma głos? Miau, miau, nego! Tutaj raczej nie będzie. Ja bym... Dobra, zdejmę mu najpierw ten cały nakrycie głowy. Dobra, więc tak, zaczniemy sobie od twarzy. Ja mam tutaj zdjęcia przygotowane. A zaczniemy sobie od cery. No... A, bo to jest w ogóle... Całą mordę mu to zmienia. Twarz i karnacja. No tutaj powinienem się tym bawić. A, w sumie dobra, znajdziemy sobie jakąś taką, powiedzmy, bazę. Dobra, powiedzmy, że to. Tylko jeszcze cerę muszę mu zmienić. Bo on ma... Kurwa. no, jakąś taką. Zęby. No nie ma... Fifi ma aparat. O, jest, dobra. Jest aparat, git. Detale skóry. Tam jakieś pojedyncze piegi ma. Nie... Szkoda, że nie da się jakby intensywności tego zmienić, ale no dobra, jakieś tam chyba piegi miał. I co tu jeszcze? Włosy. Najpierw sobie zrobimy takie jakieś generalne rzeczy, później tam się zajmiemy szczegółami. Tak, no, Fifi ma takie dłuższe włosy. No najbliżej mu tych włosów. Chyba, że... no... Dobra, no powiedzmy, że te. Zarost. Ma zarost chłopak. Ma taką brudkę. Także ona, no, jest dużo cieńsza. No, powiedzmy, coś takiego. Co najwyżej jest... Kurwa, rudy jest. Ogarniacie to? Nie ma jakiegoś innego rudego? Nie. W ogóle, nie, no dobra, taki blond jest trochę. Taki blond rudy, także nie wiem. Dobra, to okulary to mu później dam, bo on często też chodzi w okularach. Musimy wejść w tryb edycji detali. Za blisko, matko. Dobra. Zdjęcie. Tak, nos ten ma taki długi. Jak mu się tam ten nos bierze do... O. Taki ma długi, tu ma takiego garba. Dobra, może trochę mniejszy. I oczy jego... Oczy, on jest... Czemu tak? Maksymalnie... O. Dobra, maksymalnie to jemu trzeba powiększyć to czoło. To jest najważniejsze. Nie wiem jeszcze jak. On jest zawsze taki ospały chłopak. Taki o. Taki wkurwiony. Jeszcze brwi muszę mu zmienić. Dobra, to zaraz. Oczy to on ma takie jakieś. I usta jego są wąskie. Ty, no nawet podobny. No co mu jeszcze tam trzeba troszeczkę... Troszeczkę... O! No, coś w tym stylu. Nie wiem, dobra, usta... No, dobra, no usta trochę ma te grubsze na dole. Uszy jego... Dobra. Są widoczne spod tych włosów. Nie, nie są... Ale dobra. O kurwa. Dobra, twarz jest mniej więcej zrobiona. Oprócz... Kurwa, brwi. Dobra, chłopak w ogóle brwi nie ma. O! O, no, coś. Dobra, powiedzmy, że są takie, chociaż czekajcie, zobaczę jeszcze na zdjęcie. On jest, ma takie proste te brwi. I teraz tak, okulary jego, a jeszcze kolczyk on ma. W lewym uchu, srebrny chyba. I okulary. Nie ma chyba takich jak on ma. Niestety. To weźmiemy... mogą być takie, nie. W ogóle tu jest mało okularów. A, bo nie mam dodatków w ogóle, to się nie dziwię, że jest mało okularów.
Dobra, i makijaż. Makijażu to on chyba nie ma. Także dobra. Więc jest tak, jest on. I teraz tak, zajmiemy się jego sylwetą, nie? Dobra, zdejmiemy mu koszulinę. Jest tak. Dobra, takim aż tak kościarzem nie jest. Gitara. Tam za bardzo mu się nie patrzyłem na ciało, no, zgadnijcie dlaczego. Jakoś mnie tak nie pociąga za bardzo, więc walno to tak mniej więcej na czuja. Pewnie w ubraniach to już lepiej będzie wyglądać. Dobra, łapy to on ma takie, takie, no dobra, no takie normalne powiedzmy, nie takie jakieś niepowiększone. Łapy ma wielkie, da się mu tu łapy zwiększyć? Chyba nie. Dobra, uda ma takie szersze. Bioderka. Dobra, no. Teraz tak. Kurwa, nie wiem jak on wygląda w ogóle. On to najczęściej to, dobra, nie wiem czy najczęściej, ale teraz to on w ogóle w płaszczu pomyka. Trzeba znaleźć jakiś płaszczyk taki. Dobra, jednak to sobie podzielimy na jakieś takie ubrania codzienne. W czym on chodzi na co dzień? W jakiejś bluzie. Ma taką jedną kurwa bluzę. Jedną jedyną tylko. Tylko w ogóle gdzie to są bluzy? O, tu muszą być kurtki, bluzy. Dobra, no coś w tym stylu, jeszcze kolorystycznie. O, taka. Jeansy. W sumie to nie są jeansy. To chyba w ogóle spodnie chinos. Przycięte, nie. Spodnie, no. Tu musimy jeszcze znaleźć tego, ten jego kolor. On się śmieje z ludzi z podwiniętymi nogawkami. O, idealny. Tak, buty to on ma jakieś takie sportowe. No, to będzie pewnie w trampkę. Te buty czarne są. W sumie takie. No, z daleka są czarne. Nie, no dobra, nie takie. Dobra, no powiedzmy, że te. Teraz tak, z pierścieni to on żadnych nie nosi, chyba że na siura, ale o tym mi nic nie mówił. Zegarek ma jakiś po dziadku. Srebrny taki. Co prawda go nie widać, no ale dobra. Tak, tu jest jego ubiór codzienny. Teraz tak. Jaki to jest? Oficjalny. Fifi oficjalnie. To tak, co on tam? Chyba miał jakąś taką czarną koszulę. Moim zdaniem tu jest w ogóle za mały wybór tego wszystkiego. Powinno być więcej. Także szkoda. Dobra, powiedzmy, że coś tak. A tu są w ogóle kamizelki. To nie. Chociaż. Nie, no to nie takie coś. Dobra. Zapinane na guzik. O, no pod. No gdyby nie ten czerwony. A chociaż w sumie raz miał. Dobra, git. Spodnie to on ma czarne takie. Idealne. I teraz co? Buty. Jakie on buty? On też sportowe nosi chyba. Trampki, nie da się trampki. Dobra, to mu damy te. Piękny człowiek. Kapeluszy to on nie nosi, więc zdejmiemy kapelusz. Po prostu. O nie, a to pewnie we fryzurze jest. Ta. Nie, on w kapeluszach nie chodzi. Dobra, sportowe. Zostawimy go, tak? Do spania. Pamiętam, że ma taką właśnie taki szary strój. Kompletnie, są tutaj szare, są... Nie, no to nie to. To nie to, to nie to. O, o, dobra. No chyba w butach nie śpi. A tak, imprezowe. No, to się umie ubrać na imprezy, tak. Ale ma stópki. Dobra, no to tak, zwykłe spodnie. Jakieś takie czerwone, nie no. Są dzwony. W ogóle ostatnio widziałem jakąś taką, nie wiem, dziewczynę w dzwonach. Chyba sam zacznę nosić dzwony. Fajne są całkiem. No i dobra. No proszę państwa, nie ma tutaj żadnego stroju, który by mi jakoś tak bardzo do niego pasował. Więc damy mu jakiś taki odczapy, który po prostu będzie mniej więcej do tego pasował. Powiedzmy, że... No to też nie. W swetrze to on chyba nie chodzi. Dobra, powiedzmy, że...
Takie co, albo nie. Dobra, powiedzmy, że to jeszcze tam kolor zmienimy. O, taki. Zresztą nie, no, dobra. O, taki. Jakieś spodnie mu do tego dobierzemy, no takie czarne, zwykłe, buty zostawimy. No i kapelusz, no on w kapeluszu nie chodzi, tak jak mu... O! Dobra, to do niego pasuje, to zostawimy. Tak, co to jest? Na basen, nie? Do pływania. No, to możemy w sumie zostawić. Jak jest gorąco, no to jak on chodzi? No też tak normalnie, powiedzmy. A, to można... Ło, no to teraz będę miał pole do popisu. On ma taką jedną swoją szarą koszulkę z Burtona. Tylko że nie wiem czy ona jeszcze w ogóle istnieje, czy nie. Że o, damy mu taką. O, taką szarą. Powiedzmy, że to byście sobie przerobili umysłowo na Burton. W ogóle on jest troszeczkę za gruby ten mój sim, to go damy o. No, no nie no. Albo wcięcie w talii takie z, kurwa, zrobię, czekajcie. Ło. No jakby Fifi tak wyglądał, to och, chyba bym został gejem, naprawdę. No ale dobra, jak jest zimno. No jak jest... A to nie jest to samo... A, bo to jest na co dzień. W ogóle, co oni dodali jakieś 4 pory rok? Za darmo? Halo. No on właśnie ten płaszcz ma. O matko, jakieś panele. Dobra, no damy mu to. I buty jego, nie wiem jakie on... Nie zwróciłem uwagi, jakie on buty nosi. Z tymi butami to mam największy problem, tak szczerze mówiąc. No, powiedzmy, że coś takiego. I co my tu jeszcze będziemy mieli? No chyba z wyglądu to wszystko. A, jeszcze cechy charakteru. Dobra, aspiracja. Jak od siebie, co ja bym mógł mu dać? Natura, sportowe, kreatywność, to może będzie coś z muzyką. On to lubi muzykę. Autor bestsellerów, to nie? Geniusz muzyczny. No, on to lubi gitarkę. Dobra, jaki jest ten Iwon? Co my tu mamy? Więc tak, mamy emocjonalne, hobby, to będzie chyba styl życia i jakieś towarzyskie, nie? Dobra, jaki on jest? No, popojebany jest. O, miłośnik muzyki. On się nawet zachowuje, on też, jak coś tam mówi o muzyce, to też właśnie tak tańczy. I mamy jeszcze jedno do rozdysponowania, to damy mu... Jest tutaj w ogóle... Głupek bym mówił. Chyba, że będzie jakiś taki wredny. O, jest wredny. O. No idealnie. Dobra, więc tak. Ale nie gramy. Tak, to będzie Iwan. Nazwijmy go Bazarowy. I na tym w sumie skończymy sobie odcinek. Jeszcze stworzę resztę, czyli Magdama. O kurwa, kto tam był? Magdama, Łysego, Jamnika. Zaraz tego sobie odpuściłem, bo to jest prosto rozwojenie jaźni tego Fifiego. Jacka Blue. To chyba wszyscy. No i ja, ale mnie zrobimy na końcu. Także dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.